No, witam Ciebie, Aniu, bardzo, bardzo Dzień serdecznie. dobry. Dzień dobry, witam. Byłaś u mnie już wiele, wiele razy. Z przyjemnością zawsze Cię gościłam i o ciekawych rzeczach rozmawiamy, życiowych, jak zwykle potrzebny, ale jesteś po raz pierwszy na moim nowym kanale Ciało, Umysł, Duch. Jest to kanał Netify. Jest to część kanału Zygiego i jego projektu pomocy ludziom budzić się. No i właśnie w taki oto sposób, takimi rozmowami, jak był Marek, jesteś teraz ty. Pewnie każda iskierka będzie pomocna. Przedstawiam Państwu Anię Taran, tę artterapeutkę, ale tak naprawdę miłośniczkę, pasjonatkę pracy z kobietami, tego co ja zobaczyłam, szamanka z energicznym tańcem w łazach, jak miałam przyjemność to widzieć, o tym jeszcze porozmawiamy, o tych łazach, a tymczasem proszę przedstaw się krótko i zaczniemy nasz temat, proszę bardzo. Dziękuję Zosiu za wprowadzenie mnie, za zapoznanie. Ja, tak jak wspomniałaś, jestem głównie arteterapią się zajmuję, czyli łączę sztukę, głównie taniec z czymś, co można nazwać terapią, bo nie nastawiam się stricte na jakieś tam ten osiągnięcie celu, tylko po prostu na pewien proces, w którym jesteśmy, czyli są jakieś warsztaty. Oczywiście tutaj ta praca z ciałem za pomocą głównie ruchu, tańca spontanicznego, autentycznego, na pewno zmierza się w tym terapeutycznym kierunku, dlatego że taki taniec płynący z głębi naszej istoty po prostu jest niewymuszony, niezaobserwowany, czyli niepowielany. Jest to taki nasz indywidualny ruch, dzięki któremu, czy chcemy, czy nie, wtedy kiedy się ruszamy, pozbywamy się tego, co dla nas jest niewygodne, niedobre, gdzieś jakieś traumy, cierpienie, smutek, który gdzieś może sobie nosimy, a zastępujemy czymś, co nas wypełnia, czymś wesołym, radosnym, bo jak się, no sama wiesz, sama doświadczasz, tak. Zawsze Cię oglądam, jak tańczysz, jak się bawisz, no po prostu nie sposób się radować i cieszyć wtedy, kiedy tańczymy, kiedy jest piękna muzyka, która nas właśnie też nastraja odpowiednio, więc głównie się temu poświęciłam, tym się zajmuję, nie wyobrażam sobie też życia bez tańca i w ogóle muzyki, no a oprócz tego to również założyłam razem z córką klub Malucha Pozytywka, więc też gdzieś pod opieką mam takie maluszki od roczku do 3 lat, więc też niesamowicie piękna, wspaniała praca i ta świadomość, że mamy ogromny wpływ na dziecko w tym czasie, w każdym zresztą, a w tym szczególnie, no to jest naprawdę piękne uczucie, że jakąś taką się dokłada, taką swoją cegiełkę do tego, żeby dziecko się na świecie czuło po prostu dobrze, dobrze nauczyło się być pewne siebie, też mieć poczucie bezpieczeństwa, więc też wspaniała praca. No oprócz tego to już z Markiem, czyli z moim mężem, jesteśmy już 45 lat razem, a 30 w tej chwili, no już ponad 30 lat, gdzieś też te drogi zawodowe się nasze połączyły i od tych 30 lat gdzieś non-stop mamy do czynienia z cudownymi ludźmi, a jeżeli jest dużo ludzi, to też są doświadczenia, które nas kształtują, zmieniają, wprowadzają do życia wiele. Tak jak ostatnio też prowadziłam taką rozmowę i też tak sobie uświadomiłam, że jeśli przebywamy z ludźmi, to wtedy mamy szansę na to, żeby wpływać na siebie, na pewne zmiany, bo jeśli tak będziemy zamknięci gdzieś w jakiejś swojej przestrzeni tylko i nie będziemy mieć styczności z ludźmi, w związku z tym nie będziemy mieć też jakichś wyzwań, bo to są wyzwania i dobre, i budujące, ale jak sama wiesz, również wyzwania, które są dla nas emocjonujące i wywołujące w nas dużo różnych uczuć. No i wtedy możemy zobaczyć, gdzie mamy jakieś braki,
jacy jesteśmy, kim jesteśmy, czy chcemy jakoś inaczej postępować w życiu, bo do tej pory gdzieś nasze reakcje były takie bardziej te wzorcowe, czyli wyniesione z domu, takie wdrukowane gdzieś też w to nasze życie. Więc rzeczywiście przebywam z ogromnymi grupami ludzi i dla mnie to jest cudowne, to jest wspaniałe. Jak miałam taki epizod i mieszkałam w Brukseli 2 lata, czułam się bardzo, na początku było to wspaniałe, że miałam przestrzeń dla siebie, ale później bardzo mi brakowało właśnie kontaktu z ludźmi, z takimi ludźmi, którzy są na podobnej drodze życia, czyli ludźmi bardziej świadomymi, nie ludźmi, którzy, wiesz, tak po prostu sobie przeżywają szybko życie, tak? Tylko tak. Ludźmi, którzy naprawdę wiedzą, że ich życie zależy od nich samych, więc dużo ze sobą też robią. Super, super. Więc naszym tematem jest ta kobieta kompletna. Miałam przyjemność być na webinarze, który organizowałaś w sobotę, Zmysłowa Kobieta. Tu dziś temat kobieta kompletna. A więc proszę bardzo, porozmawiajmy o tej kobiecie kompletnej. Co to jest, co zrobić, żeby ta kobieta, ja, ty i każda była kompletna. Proszę bardzo. Żeby nic nam nie brakowało, żebyśmy nie miały tej świadomości, że mamy jakiś właśnie brak. No sama nazwa już wskazuje kompletna, czyli taka według mnie pełna, gdzie nawet jak wystąpią gdzieś w jakimś obszarze braki, no to one są no, szybko jakby weryfikowane i szybko sobie radzimy w tej sytuacji, więc w różnych sytuacjach. Więc dla mnie kobieta kompletna to absolutnie kobieta, która no na pewno jest spełniona w wielu obszarach naszego życia. Co to dla mnie osobiście znaczy? Ja tak konstruując w ogóle te zajęcia, bo najpierw był pomysł, później gdzieś te szczegóły opracowałam, wymyśliłam, żeby to było takie atrakcyjne również, bo sam taniec oczywiście jest wspaniały, jest to ruch, bo bez ruchu nie ma życia, więc to już sama ta część jest wspaniała. Ale ja do tego ruchu właśnie wprowadzam różnego rodzaju ćwiczenia, różnego rodzaju zabawy, które w jakiś bardzo taki prosty, nieoczekiwany, szybki sposób z pewnych rzeczy nas wytrącają. Czyli nie wiem, na przykład ktoś jest taki poukładany, tak? Dla niego bycie w jakimś chaosie no, jest niewyobrażalne, on jest perfekcyjny i tak dalej. No a tutaj nagle jest taniec, który ma nas zainspirować i ma być to taniec chaosu na przykład. Czyli dla mnie taniec chaosu no, to właśnie jest taniec bardzo ekspresyjny, intensywny, gdzie poprzez szybki ruch rozsiewam, wyrzucam z siebie to wszystko, co gdzieś energetycznie w nas jest, a później z tego chaosu przechodzimy do porządku, czyli poprzez ten chaotyczny ruch wytrząsamy różne rzeczy, więc nieraz rzeczywiście takie ćwiczenia, zabawy, no, jak ktoś jest taki uporządkowany, mogą być troszeczkę trudne do zrealizowania, ale w tańcu, zwłaszcza jak jest dużo osób i gdzieś jest to takie już zaufanie, to naprawdę wiele rzeczy może się wydarzać. I ja te zajęcia podzieliłam takich w sumie na początku 7 etapów, a w sumie można by z tego zrobić tak, no powiedzmy te 6. Czyli dla mnie kobieta kompletna, czyli taka kobieta, która absolutnie, zwłaszcza teraz w tych czasach tej bieganiny, tych wyzwań, tego stymulowania nas przez różne sytuacje, które się dzieją, no to ona powinna sobie gdzieś być na tyle umocniona i osadzona w sobie, żeby sobie radzić, żeby pewne sytuacje nie wyprowadzały nas z tego bycia w sobie. Tak? Więc na pewno ten jeden obszar, na którym właśnie nie tylko kobieta kompletna, to w ogóle jest człowiek kompletny. Tak samo absolutnie tak. Tą całą historię można
przedstawić i mężczyznom, jak najbardziej oni powinni również w tym kierunku podążać. Więc, bo tam, gdzie kobieta na przykład ma brak, chociażby kwestia materialna, że może tak być, że my możemy uważać, że nie damy sobie rady same się utrzymać, więc musimy mieć to męskie ramię, musimy mieć to wsparcie, a mężczyzna gdzieś przez te lata w tej materii sobie lepiej radził na przykład, tak? Więc ten pierwszy obszar, bo to jest taka wędrówka właśnie przez te różne obszary naszego życia i poprzez pewne zabawy, poprzez rozmowę, takie naprowadzenie też, poprzez ruch później, czy nawet jakąś pracę ze sztuką, no można pewne rzeczy w sobie, że tak powiem, pootwierać, bo jeśli byśmy właśnie tak wychowane, że o, dziewczynki to w ogóle mają ciężko na tym świecie, tak, a jeszcze jak ta dziewczynka ma jakiś taką chęć rozwoju w kierunku artystycznym, no to już w ogóle, no jak sobie poradzi w tym świecie, skąd przecież za te obrazy, za te jakieś dzieła, rękodzieła, to ona się nie utrzyma, więc my mamy gdzieś tam, może teraz już, jeśli chodzi o to pokolenie, może już to się troszeczkę zmienia, ale nasze pokolenie, czy troszkę jeszcze późniejsze, no to gdzieś taki model myślenia gdzieś po prostu był nam po prostu podawany, tak, a my no, to gdzieś do siebie przyjmowałyśmy. Więc żeby nic nie... Żeby kobieta była właśnie spełniona i żeby czuła tą swoją siłę, no to właśnie ten pierwszy obszar tej materii, czyli takiego pogodzenia się też ze swoim ciałem, czyli ze swoim wiekiem, ze swoim wyglądem, ze swoim wykształceniem, ze swoim życiem, od tego trzeba zacząć, tak, żeby tą strukturę tej mocy w sobie budować, bo dużo się mówi, no kobiety mają moc i tak dalej, oczywiście my mamy moc, bo urodzić dziecko, to znaczy tak 9 miesięcy je w sobie mieć, później urodzić, jeszcze wychowywać, a naprawdę to jest tutaj, to jest nie do podważenia i każda wie, że my tą moc mamy. Ale ta moc kobiecie, ona jest naprawdę jeszcze w innych obszarach. My mamy jako kobiety taką ogromną moc psychiczną, że jesteśmy bardziej wytrzymałe emocjonalnie też. Oczywiście możemy, to jest wszystko potencjalnie, bo przecież każda z nas jest tak różnorodna, ale jeśli kobieta w sobie tą świadomie, tą siłę będzie odzyskiwać, czy tą właśnie to poczucie mocy, no to my mamy, tak? Mamy tą psychiczną, emocjonalną wytrzymałość dużą, odporność na ból na pewno też mamy większą niż na przykład tak uśredniając mężczyźni, więc do pogodzenia się z ciałem, takie zaakceptowanie, takie dobre poczucie, że jestem w swojej własnej cudownej skórze, tak? I to jest takie trwałe, że niezależnie od tego, jak my będziemy danego dnia wyglądać, czy jaki będziemy mieć nastrój, my zawsze powinniśmy mieć tą akceptację tego swojego ciała i swojego życia, czyli generalnie tej części materialnej w nas. Wtedy, kiedy kobieta ma takie poczucie, wtedy kiedy ma też to poczucie, że sobie bardzo dobrze poradzi w tej sferze materialnej, no to ona ma też to poczucie samowystarczalności. Czyli wtedy na pewno łatwiej i na pewno będzie miała inne możliwości spotkania mężczyzny, który nie będzie jak gdyby rekompensował jej braków, bo ta kobieta tego braku nie ma. Tak? Tutaj jak gdyby spotka się dwóch takich równych sobie partnerów pod tym względem. Bo jeśli kobiety właśnie boją się życia samej i też się często zastanawiam, dlaczego aż tak bardzo się boją tego, dlaczego tak bardzo trzymają się kurczowo mężczyzn, którzy są toksyczni i którzy wręcz je niszczą. Dlaczego jeśli przeżyją przemoc fizyczną czy jeszcze jakąś inną i już wiedzą,
bo ta dusza jej wie, że absolutnie nie powinna być, powiedzmy, w tym partnerstwie. Ona chce zrobić ten krok, no ale tutaj wtedy ten mężczyzna tak z tymi kwiatami, to już znamy te historie, kwiatami, pierścionkami, innymi rzeczami, obiecuje, że się zmieni, kobiety znów ufają i bardzo, bardzo, to jest naprawdę duży procent. To nie jest tak, że to są jakieś drobne przypadki. Tylko, że skala tego niezadowolenia bycia w partnerstwie może być też różna, tak? Że ktoś się nie dobierze pod jakimś tam względem tylko, no ale ze sobą jest z różnych powodów, wspólnych właśnie rachunków, kredytów i tak dalej, dzieci. Albo właśnie ta skala jest tak gdzieś zróżnicowana i na przykład kobieta, tak jak mówiłam, może być również jak gdyby, czy odwrotnie, bo przecież nieraz jest tak, że mężczyźni mogą być w takiej sytuacji, ale generalnie ktoś jest w takiej sytuacji, że jest pod jakąś taką presją i jest ta przemoc, czy to psychiczna, czy emocjonalna, czy fizyczna. No to dlaczego zostają, się tak zastanawiam, dlaczego trwają? Ja już, jeżeli pozwolisz, to powiem od siebie, ponieważ ja byłam w takim związku 15 lat, byłam ofiarą przemocy psychicznej, fizycznej i tutaj mówiłaś o kwiatach, o wszystkim, ale jest jeszcze coś takiego jak lęk. Mój były mąż na przykład powiedział, że jak pójdziesz na policję, zgłosisz, to dam, to były czasy, kiedy przyjeżdżali ze wschodu na handel. Myśmy mieli sklep rybny na hali towarowej i oni handlowali, więc powiedział do mnie tak, dam ruskiemu bańkę, bańka to było milion wtedy, to było dawno, i ciebie nie będzie. I w tych czasach oni by to zrobili, rozumiesz, to były czasy, które może pamiętasz, oni przyjeżdżali i zrobiliby, więc boisz się, na zwyczajniej świecie się boisz i o mnie wszechświat na tyle zadbał, co było dla mnie na początku tragedią, że zjawiła się inna kobieta w naszym życiu, nasza sklepowa. I po prostu rozumiesz, ja się bała i mnie dokładnie tak, co było, wiesz, najpierw to jest trudne wszystko, masz dwoje dzieci i tak dalej, nie? A tu po czasie właśnie zobaczyłam to, co ty mówisz, wyzwolenie, zbawienie, błogosławienie, wolność, bo ja dziś widzisz, sobie płynę, ja mogę się realizować, jadę do was na wczasy, do łas niebawem, byłam już i żyję, jak to się mówi, wiesz, płynę sobie z prądem, tak. Ale było mi, Aniu, ciężko. Najzwyczajniej na logikę może komuś by się wydawało, nie? A ja się zwyczajnie w świecie bałam, bo było dwoje dzieci. I mogłam, ja miałam 18 obdukcji w trzęsącym mózgu, więc on sam robił mi potężną krzywdę, więc wiesz, co jeszcze mógł zapłacić komuś, żeby fizycznie dzieci zostały bez mamy na przykład, nie? Tak. To absolutnie to, co mówisz, jest, no rzadziej się jednak spotyka, bo ta przemoc, powiedzmy, nie jest może aż tak drastyczna w sensie, że ktoś komuś grozi śmiercią, tak jak ty tutaj miałaś taką sytuację, ale właśnie to dążenie do tego, żeby tą kobietą kompletną się stać, czy bywać, to jest właśnie między innymi odnalezienie tej odwagi w sobie, bo absolutnie jestem sobie w stanie wyobrazić, co musiałaś przeżywać, jakie to było ciężkie. Jeśli nie miałaś jeszcze wsparcia w kimś innym, no to tym bardziej, bo jeśli tak, no to mogłabyś wtedy pewnie coś innego zrobić, wykombinować, wyjechać, nie wiem, ale być może twój mąż miał na tyle takie możliwości, żeby cię wszędzie znalazł, prawda? Prawdopodobnie tak. Prawdopodobnie tak, ja się bałam odejść, że będzie mi po nocach pukał, że to było coś strasznego i tak ma wiele kobiet, bo ja też spotykam to, Aniu, klientki, jak się do mnie zwracają z różnymi tematami, ale dziś jest inaczej, bo to było dawno temu. To było inaczej, dziś jest inaczej, dziś jest internet, można się skrócić, niebieska linia, wiesz, wiele różnych rzeczy, a to były inne czasy, ale widzisz, jednak nie dałam się, że tak powiem, do końca złamać, rozumiesz?
mimo że próby były takiego, wiesz, stłamszenia wręcz. No bo właśnie to, co powiedziałam, że my tą, wiesz, tą odporność naprawdę mamy dużą, tak? Że jesteśmy w stanie dużo nawet takiego trudu jak gdyby udźwignąć, bo mamy taką właśnie konstrukcję, mimo że ktoś powie, że to mężczyzna jest wyższy, silniejszy i tak dalej, ale my mamy, oni są pewnie silniejsi zdecydowanie fizycznie, natomiast psychicznie my ten próg tego jak gdyby mamy gdzieś no, zdecydowanie wyższy, tak jak ten próg bólu. Więc na pewno też dzięki tej drodze tego odszukiwania w sobie tej kobiety kompletnej, czy jak gdyby może nie tyle odszukiwania, ile takiego odzyskiwania, tak? Bo każdy człowiek to w sobie ma, tylko on poprzez ten cały proces wychowania, kształcenia, no po prostu tą moc zatracił. Jeden bardziej, drugi mniej, no przecież tutaj są bardzo, tak powiem, też jest ogromna różnorodność, ale generalnie my ludzie czujemy, że my nie mamy tej sprawczej mocy, że wiele rzeczy jak gdyby dzieje się samo i to bardzo często przeciwko nam, a to nie jest tak. Właśnie to bycie tą kobietą kompletną to jest jak gdyby też wtedy tak automatycznie się przyciąga do siebie to, czym w danym momencie, czy kim jesteśmy, tak? Jeśli będziemy mieć w sobie właśnie te duże pokłady lęku, jakiś syndrom ofiary, no to zawsze jest to niebezpieczeństwo, że można przyciągnąć no, tego kata, prawda? Więc jeśli my nastawiamy się na to życie w takiej pozytywnej energii, mimo różnych trudności, no to życie też nam wtedy, jak już tak się w tym umocnimy, bo często dostajemy sprawdziany, tak, że no ty to możesz myśleć pozytywnie, a co zrobisz, a tutaj coś się stanie, no więc zadziewać się mogą różne rzeczy, bo teraz czas płynie błyskawicznie, jest tyle gdzieś taki, tak nas ten Matrix szarpie też z różnych stron, daje nam ogrom zadań i tak dalej, no ale jeśli przychodzi do nas jakaś trudność, no to absolutnie się trzeba skupiać na rozwiązaniu, nie siedzieć, nie płakać, nie rozszarpywać ran, tylko po prostu mieć to nastawienie, że skoro to do mnie przyszło, to ja sobie jestem w stanie z tym poradzić. I każda jak gdyby przeszkoda, która przychodzi, czy każda trudność, jeśli my sobie z nią poradzimy, no to my jak gdyby odzyskujemy to takie wewnętrzne zaufanie do siebie, że my sobie rzeczywiście poradziliśmy, więc z innymi rzeczami też sobie poradzimy. Więc to bycie kobietą kompletną to na pewno tutaj ten pierwszy obszar, ten materialny, czy właśnie to odzyskiwanie takiej też tej stabilności tego naszego ciała, tej wewnętrznej siły, no to jest to taki pierwszy dla mnie etap. Drugi, kolejny, no to jest obszar naszego życia seksualnego, ale również tej energii seksualnej. Nie mylmy z seksem tylko i wyłącznie, tylko energia seksualna. Energią seksualną emanujemy nawet na co dzień, my tego nie rozróżniamy, nikt nam o tym nie mówił, nie umiemy tego zaobserwować u siebie, a chociażby kobieta, która zmysłowo się porusza, ma giętkie ciało, miękkie, no jest to na pewno ta energia seksualna gdzieś w niej jest aktywna, bo ona może być również taka schowana, zamknięta poprzez różne traumy, które bardzo często dziewczynki, naprawdę to jest tak ogromny procent, że aż nie do uwierzenia, wszelkiego rodzaju molestowania, czy nawet molestowania słownego. My jako dziewczynki jesteśmy już jak gdyby na to bardzo narażone, więc wszelkie traumy z tym związane mogą nas absolutnie albo całkowicie tak zamknąć i uciekać od tej sfery siebie, więc wtedy na pewno ja uważam też tak, że jeśli tej energii w nas tak nie ma na co dzień, na pewno też my się starzejemy szybciej, nasze ciała szybciej tężeją, usztywniają się stawy i jesteśmy na pewno bardziej tacy skostniali, nie tylko fizycznie, ale również, i co za tym idzie, również i psychicznie, czyli zamknięci jak gdyby też w takim tym
w tym świecie, jeśli chodzi o tą naszą inteligencję, że jesteśmy bardzo gdzieś ograniczeni, możemy być, tak? Bo po prostu się pozamykaliśmy i ta sfera również nas się zamknęła, więc jeśli kobiety miały takie wydarzenia, no to bardzo, bardzo długo one gdzieś, nawet przez całe życie mogą się utrzymywać. Kobiety mogą całe życie żyć i jak gdyby ta sfera będzie w nich zamknięta, one nie będą kreowały tego swojego życia, nie będą tworzyły, będą takie właśnie oschłe, wyschnięte na przykład, tak? Więc to jest też bardzo, no każdy obszar uważam, który dzisiaj poruszę, on jest, żeby on się przejawiał w naszym życiu, bo jest to bardzo ważne, czyli tamta stabilizacja taka materialna, a tutaj znów, no właśnie ta miękkość ciała, giętkość, elastyczność, czy emanowanie właśnie tą taką piękną, zmysłową, kobiecą energią, niezależnie od wieku, czy to takie poczucie, że to ja jestem twórczynią i stwórczynią życia i ja kreuję, ja tworzę, ja wymyślam, ja to realizuję, a nie odtwarzam czy powielam coś, tak, co nie jest moje. I też ta część nas jest też bardzo, bardzo ważna, czyli wtedy jak my jesteśmy, tak jak tutaj przed chwileczką powiedziałam, to my płyniemy, jak gdyby, tak jak ty też użyłaś tego określenia, z prądem rzeki, tak? Nie płyniemy pod prąd, bo jak płyniemy pod prąd, no to wyobraźmy sobie, ogromny wysiłek musimy wykonać, tak? Ogromny wysiłek, stres, no i możemy stać w miejscu tak naprawdę, bo jeśli płyniemy pod prąd, no to siłą na początku troszeczkę się posuniemy do przodu, ale jednak musimy non-stop używać tej swojej energii. Natomiast jak płyniemy z prądem rzeki, no to ten nurt nas po prostu niesie. Tak? My nie musimy nawet się myśleć, zastanawiać, wymyślać, jak sobie z czymś poradzić, czy w ogóle w trakcie naszego życia, tylko po prostu płyniemy i wydarzają się różne okoliczności, które nam pomagają, które nas wspierają, które nam coś przynoszą. I często jest tak, że mamy jakieś zadanie do wykonania, nagle się okazuje, że ciach, ciach i już jest to zadanie wykonane na przykład, tak? Bo nagle się znaleźli pomocnicy jacyś. Więc ten obszar nas trzeba też poruszyć, trzeba też zobaczyć, czy tam nie ma zastoju, tam ma być płynięcie. Może chcesz jakieś pytanie, Zosiu, zadać, jak przejdę do kolejnego, czy dalej mam opowiadać? Na razie mów, jak mi się nasunie, to ja wtedy wchodzę, nie? Dobrze, więc później jak gdyby wchodzę razem z grupą osób, czy w ogóle tak jak tutaj tą opowieść prowadzę, wchodzimy w kolejną przestrzeń, czyli tą przestrzeń naszych emocji. I tak, to nie tylko jest to kwestia emocji, ale w ogóle takiej naszej witalności, że nieraz zdarza mi się, że widzę osobę, która no jest młoda, ma 30 lat, tak? Na przykład gdzieś w sklepie obsługuje kogoś, czy no, coś robi, a ja już ta 64-letnia kobieta mam o wiele więcej energii, ja bym to, co on czy ona zrobili przez tą chwilę, to ja już bym wykonała 10 takich czynności, tak? Czyli są osoby takie, gdzie czujemy, że jakby one no nie tryskały energią, tak? Czyli tutaj ta nasza energetyczność, witalność, no też ją trzeba obudzić, bo też ludzie są tacy jak w półśnie, jak zaśnieni. Tacy, wiesz, Aniu, tacy dla mnie to tacy zamuleni. Oni są tak, jak zombie w większości i nawet nie wiedzą, że są tacy zombiowaci, bo to, co powiedziałaś, ja bym to zrobiła ileś tam, jak mówisz, że obserwujesz mnie, jak tańczę, jak wchodzę na parkiet, to ja płynę i to jest mój żywioł. I moja córka mówi do mnie, wiesz co, mamo, to te młode ci nie dorównają, poruszasz się jak młódka, mówi, na tym parkiecie. Z lekkością, oczywiście.
Tak, ja, bo ja to kocham. Tak jak mnie pytają, skąd ty masz tyle energii, żeby tych audycji robić? Ja jak coś kocham, to się nie męczę. No, bo ja wchodzę na rozmowę z tobą, czy z innymi gośćmi i ja płynę. Tak jak w tańcu. I jak lubisz, to się nie męczysz właśnie. No oczywiście, to jest pierwsza zasada, więc róbmy w życiu to, co nam sprawia przyjemność, bo wtedy tak. Właśnie nie, jeśli mamy jakąś pracę, która jest dla nas tą przyjemnością, pasją, to nigdy nie będziemy traktować jej jako pracy, tak? Jako jakiegoś przymusu, bo wtedy będziemy robić wszystko z radością. Więc tą naszą energetyczność no też trzeba jakoś pobudzić, tak? No bo tak jak tutaj mówię, tak jak ten przykład podałam młodego człowieka i już dojrzałej kobiety, wiek nie ma znaczenia, tak? Że albo tą energię w sobie masz, no albo jej nie masz, tak? No i pytanie, czy chcesz gdzieś emanować właśnie tą witalnością, czy po prostu tak ci jest dobrze, że kroczek za kroczkiem, tak sobie, wiesz, pewne czynności wykonujesz. Ale ten obszar emocjonalności, no po pierwsze to jest wspaniałe, że my jesteśmy istotami emocjonalnymi, czyli doświadczamy mnóstwa różnego rodzaju emocji, te, które są dla nas tak zwane dobre, pożyteczne, pozytywne, przyjemne, no i te, które gdzieś są trudne, ciężkie. Więc nikt nas tego nie nauczył. Teraz jakaś kobieta nawiązała z nami kontakt, jakaś grupa taka społeczna się zawiązała i oni chcą nową taką edukację tworzyć i też nas tutaj pytali co my byśmy widzieli na przykład, co jest ważne, żeby w tej takiej nowej szkole, nowej ery, nowej edukacji wprowadzić, tak? No to absolutnie to jedną z tych takich ważnych rzeczy, za którą powinno się podążać, no to jest uczenie właśnie tego, że mamy emocje, rozpoznawania tych emocji, nie bania się tych emocji, czy nie nauczenia się, że ponieważ zostaliśmy gdzieś skrytykowani i my się zamykamy jako dzieci i nie wyrażamy tych emocji, bo też się boimy je wyrażać, boimy się skutków wyrażania swoich emocji, no to tutaj, żeby właśnie, no my jak te dzieci praktycznie, jesteśmy dorośli, a nadal mamy z tym duże problemy, bo albo je tłumimy mocno, albo znów je agresywnie wyrażamy i niszczymy siebie i innych. Więc tak samo my powinniśmy tak samo jako dorośli do takiej szkoły się zapisać i od nowa się nauczyć, że bycie emocjonalnym czy wyrażanie emocji nie jest niczym złym, tylko trzeba wiedzieć też, jak to zrobić, tak? Bo jeśli jesteśmy w jakiejś nawet sytuacji z innymi ludźmi, bo najczęściej wtedy te emocje się pojawiają, tak? Nie wtedy, kiedy sobie w domu siedzimy, czytamy książkę, no bo chyba, że wywoła jakieś emocje sama treść. Więc jeśli jesteśmy z ludźmi i jest jakaś takie spięcie, nie możemy tych emocji wyrazić, no to dobrze po prostu nawet wyjść na 5 minut, opuścić to miejsce, nawet się gdzieś przebiec, wejść na drugie piętro i zejść i już nas to jak gdyby uspokaja. Jeśli tego nie zrobimy, to w środku wszystko się trzepie. Tak, gardle, czujemy ścisk albo nas dusi, więc takie rozpoznawanie emocji i taka umiejętność wyrażania tych emocji jest no, podstawą też życia, ale ten obszar, tak jak ja gdzieś też go czuję i co robię na przykład na zajęciach, no to żeby właśnie też pobudzić tą siłę w kobietach, żeby one poczuły, że one mają również fizyczną, ogromną moc. My powinniśmy czuć tą swoją fizyczną siłę też, że my nie jesteśmy taką zwiewną, po prostu takim nimfą. Tak, i tutaj wszyscy muszą nam pomagać, czy mężczyzna musi nam, bo my sobie przecież nie poradzimy, że nieraz tych mężczyzn koło nas nie ma i no zresztą kobiety wiedzą, na jaką mają siłę, jaką mają moc dźwigania chociażby zakupów, tak, czy robienia różnych rzeczy, więc żeby to poczuć, żeby jeśli ktoś czuje, że
właśnie ma taki brak tej energii, nie ma tej siły, no to też taki intensywny ruch, to też bardzo mocno inspiruje do różnych tam czy zabaw, czy różnych ćwiczeń. I rzeczywiście przychodzi, bo tutaj właśnie w tym obszarze powinna się pojawić ta odwaga. Bo jeśli my czujemy fizycznie siebie, mamy to poczucie tej fizyczności i czujemy, że my mamy siłę i jesteśmy w stanie sobie poradzić z wieloma rzeczami, no to jest bardzo ważne, ale też tutaj ma przypłynąć do nas ta odwaga. Czyli nawet jeśli się pojawia lęk, no to oczywiście no, trzeba na początku gdzieś z tym, tak w cudzysłowie, popracować, dlaczego, skąd i tak dalej, i nauczyć się, jak się tego lęku pozbywać, jak mu się po prostu nie dać, bo jak my się zaczynamy bać, to nawet z takiej prostej jakiejś sytuacji, która nas stresuje, możemy wymyśleć, tak, że to jest takie strasznie ciężkie, trudne, że ja przez to nie przejdę, że sami sobie podcinamy tutaj nogi, tak, i nie jesteśmy w stanie przez pewne rzeczy przejść, a to, co nas... To kiedyś nie pasowało mi to określenie, a teraz gdzieś też to stosuję, że co nas nie zabija, to nas wzmacnia. Jeśli jest trudne wyzwanie, poradzisz sobie, bo masz do tego wszystkie możliwości i wierzysz w to, no to tylko się wzmacniasz, nie osłabiasz się, tylko się wzmacniasz. Później kolejny etap, no to są te nasze uczucia, czyli... Też robię bardzo dużo ćwiczeń takich, no i w Łazach coś w tym roku też będą takie piękne, mam nadzieję, ćwiczenia, żeby właśnie, no bo my o uczuciach mówimy o miłości, ale czy na co dzień jako społeczeństwa, czy my, czy jako grupy ludzi, czy my tą miłością rzeczywiście żyjemy, tymi uczuciami, raczej się wylewa ta żółć, złość i tak dalej, a uczucia zdecydowanie rzadziej. Mówię globalnie, że tak na świecie jest, bo właśnie mamy ten lęk, mamy strach, obawy, nie wierzymy w siebie, więc jak tutaj mieć dobre uczucia? Tak? Często się spotykam z kobietami, które do nas już od lat przyjeżdżają na różnego rodzaju wyprawy, czy właśnie te wczasy czerwcowe, i one mówią, że jak no właśnie, jak one to wszystko w sobie poodkrywały i one są gdzieś na tym takim zwykłym, że tak powiem, środowisku, tym, które jeszcze tam się nie obudziło, i one się cieszą, one są zadowolone, to wręcz ludzie się pytają, ale z czego ty się cieszysz? Ale dlaczego ty się cieszysz? Ty jesteś głupia? Ty nie wiesz, co teraz się dzieje na świecie? Ty nie wiesz, co się dzieje w rządzie i tak dalej, i tak dalej. Więc one stoją czasem jak osłupiałe, jak słyszą coś takiego, że ludzie jak gdyby nawet nie chcą, nie pozwalają ci się radować, bo to nie wiem, nie wypada się cieszyć chyba, tak? Więc my tutaj mamy w tym obszarze też tak wszystko pomieszane i jak gdyby ta opowieść o tej kobiecie kompletnej i jak gdyby podążanie w tym kierunku, to jest też to takie indywidualne życie i indywidualne tworzenie tego swojego mikroświata. Bo świata zewnętrznego nie uzdrowimy, chociażby tak jak nawet ta grupka tych ludzi negatywnych będzie, to też ich nie uleczymy, nie uzdrowimy, bo oni chcą w tym negatywizmie siedzieć, bo oni się po prostu boją, koniec, kropka, i oni nie chcą przekroczyć jak gdyby tego, więc my mamy tylko ten wpływ i możliwość zmiany siebie. Chciałam powiedzieć doskonalenia, ale nie o doskonalenie mi chodzi, tylko takie, no chcemy jeszcze lepiej funkcjonować, jeszcze, żeby to życie było przyjemniejsze, więc tylko od nas to zależy, od nikogo z zewnątrz. Więc tutaj ta cała sfera uczuciowa, też jak gdyby praca czasami z dotykiem, bo jeśli ktoś, tak jak mówiłam wcześniej, przeżył te traumy w dzieciństwie, zwłaszcza związane z ciałem, z tą przemocą w stosunku do ciała, to mogą być na dotyk bardzo zamknięte. A dotyk to jest po prostu pokarm dla naszej duszy.
Jeśli my będziemy jeść najcudowniejsze, najszlachetniejsze jedzenie na świecie, czy będziemy na super dietach i tak dalej, będziemy wszystko mieć idealne, a nie będziemy mieć czułego dotyku, to po prostu może nie usychamy, no tak, może tego nie widać, ale na pewno ubożejemy bardzo, że dotyk jest nam potrzebny, tak jak tlen do oddychania. Więc nawet jeśli nie musimy czekać, że ktoś nas będzie dotykał, tak? Bo dzisiaj też ja absolutnie jestem wręcz przeciwniczką dotyku, czyli masażu na przykład przez mężczyznę kobiety, jak gdyby, którzy się nie znają, ale nawet jak się znają, tylko jak gdyby ukochana osoba może mieć ten fizyczny dostęp do nas, bo to, ile, o jakiej ja przemocy słyszałam, mniejszej lub większej, w trakcie też takiego masowania i takiego mieszania tej energii, bo nie znamy ludzi, nie wiemy, co oni mają w głowie, jakie mieli życie, jak oni żyją, to ja osobiście uważam, że trzeba być bardzo tutaj takim wyczulonym. Oczywiście jeśli ufamy kobiecie, jeśli lubimy jakąś kobietę, znamy tą kobietę jak najbardziej, natomiast takie tego typu rzeczy, no, to, ale to jest moje, tak? To każdy ma do tego inne podejście. Ale ja już trochę przeżyłam, trochę widziałam, trochę wiem, troszeczkę może wiem, więc taka jest moja konkluzja na ten temat, więc przede wszystkim powinnyśmy się nauczyć dotykać same siebie, bo my często też, my nie umiemy, my się krępujemy. Jak jakieś ćwiczenie zrobisz, że masz się przytulić, masz dotknąć swoją twarz, ukochać swoją twarz, swoje ramiona, to też jest jakaś bariera, że to jest albo dziwne, na przykład ktoś uzna, albo że to nie sprawia przyjemności, albo że ktoś nie może przez to przejść. Najpierw czule dotykaj siebie, a później jeśli kogoś kochasz, jeśli czujesz, jeśli ktoś, możesz wtedy dotykać tą osobę, z którą jesteś już w jakiejś bliższej relacji. Więc dotyk niezwykle, niezwykle ważny, potrzebny nam do wzrostu takiego psychicznego, emocjonalnego, uczuciowego bardzo. Nawet rozwoju fizycznego ciała. Tak jak właśnie na tym ostatnim webinarze wspominałam, że były takie eksperymenty, że rozdzielano bliźnięta. No to właśnie to dziecko, mimo że żyło w przepychu, ale nie dotykane, nie głaskane, nie przytulane, po prostu więdło, usychało, wyglądało tak, jakby było niedożywione, bo wtedy tak może być, że my jesteśmy niedożywieni, tak, bo nie dostajemy tego czułego dotyku. Aniu, wiesz co, jeżeli mogę, no bo wiesz, jestem z pokolenia, gdzie no większości rodzice mieli trochę więcej dzieci, nas było pięcioro. Więc wiesz, jak była mama miała pięcioro dzieci, no to trudno, żeby opływać w tym dotyku, że tak powiem. I mówiłaś o tym dotykaniu siebie i mi się przypomniało w dzieciństwie. Dzieci dotykają siebie, poznają i to jest naturalne. I wtedy rodzice karcą, atakują wręcz, no... Takich słów używają, jak sobie przypomnę, wiesz, to co mama na przykład krzyczała, w jaki sposób krzyczała na dziecko małe, bo to wiesz, chłopczyk, dziewczynka gdzieś tam ciebie dotykają, to jest ciekawość taka. Więc... Nic się innego za tym nie kryje, w przeciwieństwie do tego, co dorośli sobie wyobrażają. I to teraz, jak ty to mówisz, wiesz, to dotykanie, to przede mną stanęła ta sytuacja i ta sytuacja mogła też spowodować pewne blokady, żeby się dotykać sama, bo jak jesteś skarcona o niewinny dotyk dziecka, gdzie się dzieci dotykają, to znaczy, że rozumiesz, że jesteś taka i nie możesz się dotykać, a już jak tam dzieci, no to jest wyolbrzymione. Więc myślę sobie, że tu tamto pokolenie, ci rodzice z inną świadomością, to pokolenie jakby wiesz,
jakby to powiedzieć, w pewnym sensie ponosi konsekwencje, bo już obecne mamy, nie mówię, że wszystkie, ale większość ich już wie, że może z dzieckiem spać, nie uczono, że do wózka nie przyzwyczajaj, nie kładź koło siebie, bo już będziesz miała noce z głowy i te kody takie były, a w tej chwili już w szpitalach po porodzie dziecko nie jest zabierane matce, tak jak mi brutalnie było wręcz, bo ono było zabierane to po porodzie do mycia i już ta rozłąka pierwsza, o czym nie było świadomości latami, że takie dzieci mają, nie? Także tak, proszę bardzo, Aniu, tak mi się nasunęło. Więc... Tak, jak najbardziej to, co mówisz, to ma oczywiście na nas później duży, duży wpływ i ogromne znaczenie. I potem te konsekwencje no, gdzieś jako dorośli w dalszym ciągu gdzieś nas są. Kolejna taka część naszego życia, czy ta sfera naszego życia to są relacje, czyli komunikacja, rozmowy z ludźmi, współżycie, współpracowanie. No i tutaj w tym obszarze no jest no nie za ciekawie, powiedziała tak kolokwialnie, dlatego że w relacjach z innymi ludźmi nam jest łatwiej kogoś skrytykować, ocenić, oskarżyć, nakrzyczeć na kogoś, powiedzieć coś wręcz no, niedobrego, brzydkiego, natomiast zdecydowanie trudniej jest kogoś obdarzyć dobrym słowem, bo jak coś naprawdę to na pewno też niejednokrotnie wypróbowałaś, bo to jest takie spontaniczne, autentyczne, jak kogoś widzę i coś i się zachwycę jakąś kobietą i jej coś powiem, to mimo, że to jest naprawdę, to ja nie mówię, że jesteś cudowną istotą, która spłynęła tutaj z niebios, tylko ja mówię, że na przykład no pięknie pani wygląda, albo no cudne ma pani oczy, albo uśmiech, taką jedną rzecz i ludzie stoją jak wryci w pierwszym momencie, natomiast ten drugi moment, no to jest jak gdyby takie rozpuszczenie się w tym pięknym, takim słowie, które się dostało, więc my jesteśmy tego bardzo złaknieni, bardzo tego potrzebujemy, bo zdecydowanie nasze życie polegało na krytykowaniu, na ocenianiu, na niezadowoleniu z naszego zachowania i różnych innych rzeczy, więc my też no, nie bardzo umieliśmy, tak? Albo ktoś na przykład się no, bałby coś powiedzieć, bo ta druga strona mogłaby no, się poczuć jakaś stremowana, czy wręcz wystraszona, co od niej chcemy. Tak? Ale kobiety się obdarzają właśnie takim pięknym słowem coraz częściej. Ja się też spotykam, że stają zachwycie i coś powiedzą, więc to jest bardzo ważne. No i oczywiście tutaj ta sfera właśnie tego komunikowania się jest... No jest taką podstawą naszej też egzystencji, bo od tego, jak się komunikujemy ze światem zewnętrznym, no bardzo zależy nasze życie. Tak? Jeśli my sobie nie radzimy w relacjach, jeśli nie umiemy być szczerzy na przykład, no to tego są różne potem konsekwencje. Jeśli boimy się wypowiedzieć jakieś słowa, bo mamy ten brak poczucia własnej wartości i trudno nam jest na przykład zabrać gdzieś głos, więc też wszelkie jakieś później choroby związane właśnie z tarczycą, z gardłem, no po prostu mają, to jest jak gdyby skutek tego, bo każda choroba, jak już na pewno większość tutaj osób wie, to my jak gdyby zapracowujemy, tak brzydko mówiąc, na choroby, jeśli coś tłumimy, no to ciało tego nie chce, nasza dusza tego nie chce, bo dusza ma mieć, która jest naszym ciałem, ma no, sama jak gdyby taka konotacja no, tego słowa dusza, no tam się od razu kojarzy z tym, że to jest coś eterycznego, nieziemskiego, to jest coś nieuchwytnego, niewidocznego, to jest, więc ona będąc w naszym ciele, w tej takiej synchronii, no jej jest ciężko, tak? Jeśli my żyjemy wbrew sobie i wiele rzeczy gdzieś kumulujemy, tłamsimy w sobie, no to tak trochę bajecznie może opowiadając, no to jej to nie pasuje, tak? Więc ona nam daje sygnał,
nie, słuchaj, coś jest nie tak w tej twojej komunikacji, posłuchaj tego, boli ci gardło, więc posłuchaj gdzieś tego swojego głosu wewnętrznego i zobacz, jak to wygląda, czy ty kłamiesz, czy ktoś cię okłamał, czy no jeszcze jakieś tajemnice nosi przez lata, ludzie potrafią 50 lat no, te tajemnice gdzieś mieć. No i wystarczy potem porozmawiać z takimi osobami, jeśli się z nimi zetkniemy, jak wygląda ich życie i jakie choroby przeżywają. Zresztą nawet nie trzeba pytać, bo to widać. Kiedyś dawno, dawno temu na zajęciach chodziła taka kobieta do nas, która miała olbrzymie wole. Tak duże już, że miała tą taką, oczy już stały się takie bardzo, bardzo wypukłe, wytrzeszczone i zdecydowała się później na jakiś zabieg. To w momencie, kiedy ona oczyściła to swoje gardło, na których zajęciach po prostu, które właśnie dotyczyły, bo to były dawne, dawne jeszcze zajęcia sprzed 20 paru lat pewnie, gdzie wtedy się pracowało właśnie z tymi symptomami chorobowymi, dlaczego chorujesz na to, a nie na to. No i oczywiście ona powiedziała, że ona jako dziewczynka mała, gdzieś tam ją dopadł jej rówieśnik, czy troszkę starszy może to był chłopiec, no troszkę starszy, który, ja już nie pamiętam jakiego rodzaju, nawet się na tym nie skupiałam, jakiego rodzaju to było molestowanie, czy to był gwałt. I on zamknął jej usta i powiedział, że jeśli komuś powie, to zabije ją i rodzinę jej. No i jak my ją poznaliśmy, to ona miała już około 60 lat, więc tą tajemnicę tyle lat gdzieś się w sobie nosiła. Ale jak ona wtedy o tym przed grupą opowiedziała, bardzo, bardzo emocjonalnie to z siebie wyrzuciła, wykrzyczała, wypłakała, to po prostu to nastąpiło takie w niej oczyszczenie, już po tym, co zrobiła, co powiedziała, już było widać w niej zmianę. I później za jakiś czas, bo ona jeszcze później, jak się z nią spotykaliśmy, to ona mówiła, że ona już teraz nie milczy. Ona przestrzega tak, innych. Jak pamiętaj, mów, nie trzymaj tajemnic w sobie i tak dalej. I po latach, jak ją spotkałam ponownie, to jej nie poznałam. Dlatego, że no, miała tą operację, bo tutaj nie, to by się już pewnie nie cofnął ten, jak gdyby ten objaw tej choroby. Natomiast zmiana fryzury, pamiętam, usunięcie tego wola i oczy, które stały się jak gdyby już takie naturalne, spowodowały, że jak o niej przeszłam, ja jej nie rozpoznałam. Więc tak bardzo ważna jest ta sfera, żebyśmy właśnie nauczyli się, bo jeśli nauczymy się wyrażać emocje, to też nauczymy się o tych emocjach mówić, o tym, co w środku czujemy. Jeśli się poczujemy skrzywdzeni w jakiś sposób przez kogoś, wiedząc też, że mamy nie oceniać tej osoby, tylko jej zachowanie i co to zachowanie mnie spowodowało i umiemy o tym powiedzieć, zakomunikować. Nie musimy już wywrzeszczeć, nie stłumimy, tylko w taki sposób już zrównoważony o tym po prostu powiemy, zasygnalizujemy. To znaczy, że jak już wchodzimy w taki etap, a mieliśmy z tym trudności, że no po prostu radzimy sobie z tym, tak? Bardzo dobrze, jeżeli już o tym możemy tak zakomunikować. Więc ten obszar, a zwłaszcza kobieta, czy my dziewczynki, no to zawsze miałyśmy te buzie zamykane, jak gdyby już taka nakładka była na nas. Jesteś dziewczynką, więc masz być cicha, miła, spokojna, łagodna, śliczna, w ślicznej sukieneczce, nie sprawiająca żadnych problemów, no oczywiście nie krzycząca, bo tylko no, nie jesteś chłopcem, więc od razu był komunikat, że chłopcy mogą, tak? Nie jesteś chłopcem, więc chłopcom się dawano wyrazić, co też na zajęciach, które prowadziłam w takich grupach mieszanych, gdzie byli mężczyźni i przy ćwiczeniach z głosem, no to wiecie, no tak oni zakrzyknęli, no to po prostu tam wszystko aż dzwoniło w pomieszczeniu. A kobiety przeróżne, piskliwe głosiki, ciche głosy, buzia, mimo że to było takie ćwiczenie, które nas inspirowało od tego zakrzyknięcia, to
to one i tak ust nie otwierały, tylko przez takie ściśnięte usta coś próbowały wykrzyknąć. I absolutnie czuło się, że ten głos jest tutaj gdzieś w tym miejscu, natomiast nasz mocny głos, tak jak głos mężczyzny, on idzie z brzucha, tutaj z tego środka, gdzie wtedy rzeczywiście kobiety, jak już popracują trochę z tym, sobie to uświadomią, no to już wydają takie głosy, że gdzieś nie jest to na długiej wsi słychać, jak tak szybko. Także bardzo ważna sfera nas, komunikacja, relacje. No i później to, co już tak złączyłam w taką część, no ta część taka już bardziej, którą możemy określić jako duchowa, eteryczna, taka, o której jeszcze może do końca nie wiemy, ale ona się w naszym życiu też manifestuje, bo właśnie ta zdolność do takiego rozluźniania głowy, wejście w jakiś stan takiej ciszy, czy to będzie medytacja, czy to będzie jakiś relaks, taka umiejętność, takie właściwie już taka zdolność, w której nie zatraciłyśmy, czy ta intuicja, że dochodzi jednak do głosu, że nie jesteśmy takie po prostu zostawione same sobie i ten los nami tak, to życie nami tak rzuca, tylko my jednak czujemy gdzieś intuicyjnie coś. Czy w ogóle ten świat, takie poczucie, że jestem no na pewno kimś więcej niż tylko tą materią, tym ciałem fizycznym, co też pamiętam, byłam w takim osłupieniu, jak mój tata te 20 lat temu zmarł i jak go widziałam 5 godzin wcześniej, jak przyjechałam, to on już po prostu nie żył i jak siedziałam przy nim, i po prostu nie byłam w stanie tego pojąć na pewno swoim mózgiem, a tym bardziej umysłem, że leży ciało fizyczne, które jeszcze przed chwilą mówiło, chodziło, wykonywało wszystkie czynności, a teraz po prostu jest jakaś pustka w środku, tak? I to było takie, dla mnie to był ogromny wstrząs, ogromne takie przeżycie, ale to takie doznania też jakieś takie właśnie bardziej mistyczne, tej tajemnicy jak gdyby życia, takie dotknięcie, że jednak jest w nas jakaś siła, która albo powoduje, że my zaczynamy żyć, albo że umieramy, tak? Że to nie jest tylko to ciało fizyczne, więc ta sfera duchowa niezwykle, przynajmniej dla mnie osobiście ważna, bo wtedy nie jesteśmy tacy, wiesz, tylko materialni, tak? Że tylko wszystko się liczy, co tu, czego ja dotknę, niczego innego nie widzę, nie czuję, nie ma dla mnie znaczenia, więc to jest takie wspaniałe połączenie właśnie nas jako ciała, później tej seksualności, emocjonalności, tej umiejętności komunikowania się werbalnego i też duchowości, tak? Że wtedy człowiek staje się kompletny dla mnie. Czy to kobieta, czy mężczyzna, czy ogólnie ludzie, jesteśmy wtedy kompletni, bo nie negujemy żadnego tego obszaru, nie zostawiamy go, tak? Czyli na przykład kobieta niekompletna, no to będzie taka, która na przykład, nie wiem, radzi sobie w materii, ale kompletnie sobie nie radzi z emocjami, tak? Albo radzi sobie w tej sferze, w tej komunikacji, ale znów sfera intymna, ta seksualna jest zamknięta, nieaktywna, nieczynna. Więc my, to jest ta kompletność w nas, że my jesteśmy tak doskonali i my jesteśmy tacy różnorodni, że nie jesteśmy tylko duchowi, albo nie jesteśmy tylko materialni, albo tylko seksualni, tylko to wszystko jest w nas. I jeśli tam nie ma żadnego braku, jeśli nie ma tego braku poczucia tej wartości w tych obszarach, no to wtedy na pewno w tym życiu, gdzie tyle, tak jak właśnie mówimy, jest tyle chaosu, tyle informacji sprzecznych, tyle się dzieje, że człowiek ma czasami ochotę po prostu tak wziąć i tam wyłączyć ten mózg na chwilę, żeby on nie pracował, że takie dążenie do tego, bo ktoś oczywiście może dążyć, a ktoś oczywiście nie musi, to już od nas zależy, czego my chcemy, tak? No ja akurat chcę tego, ja chcę być tą pełnią, a nie tą połówką jabłka,
a mój na przykład partner jest tą drugą połówką, tak się zlepimy i teraz ta jedna połówka odejdzie, to co z tą drugą połówką się stanie? Kompletia jest, tak? Albo poszukiwanie tej połówki, takie modne było w pewnym okresie. Będzie szukanie natychmiast, bo przecież ja nie mogę być sama, no bo co, zginę, nie będę istnieć. No, ale też... Ale też, Aniu, to wpojenie drugiej połówki, bo był taki okres mody na te połówki, wiesz, czy inicjowane, czy takie, ale połówki, nie? I te połówki miały się szukać, robiono analizy, czy to jest moja połówka i tak dalej, więc tutaj z tego, co mówisz, dążymy do świadomości, że jesteśmy całością. Tak. Nie jesteśmy połówką, ćwiartką, która poszukuje przyklejenia tej połóweczki i jest całe jabłko, że jest całe jabłko i może się spotkać. Dokładnie. I te dwie całości, tak, i te dwie całości stworzą dopiero pełnię, a nie kulejące partnerstwo na przykład. Tak? Nie tylko takie mężczyzna, kobieta, ale przeróżne. Tak? Bo jesteśmy w różnych relacjach, nawet czy koleżeńskie, czy przyjacielskie. Tak samo, czy z naszymi dziećmi, że dopiero dwie całości mogą stworzyć pełnię, a dwie połówki, no wystarczy, że jedna połówka odpadnie, bo jej się ta druga połówka nie spodoba, no i jesteśmy niekompletni, nie? Tak. Bo jesteśmy tylko połówka. Bardzo Ci, Aniu, serdecznie dziękuję. Aniu, Ty wydałaś płytę, którą mi sprezentowałaś, Kobieta Żywiołowa. Jak można tą płytę nabyć? I drugie pytanie, czy są jeszcze miejsca do łaz? Bo jak ostatnio był Marek u mnie i rozmawialiśmy o łazach, to jak wiesz, że ja po audycji do Ciebie napisałam, czy są jeszcze miejsca, no i jadę do łaz takim sposobem. Do łaz mamy dwa turnusy, czyli 12-17 czerwca, drugi 19-24. Można być oczywiście na obydwu, bo też takie są przypadki. I prowadzi zajęcia Marek i prowadzę zajęcia te praktyczne ja. Oczywiście dużo tam się różnych fajnych atrakcji dzieje też. Więc na ten pierwszy turnus mam więcej miejsc niż na ten drugi. Na ten drugi no jeszcze mogę, bo w zasadzie nie mam takiego ograniczenia z hotelu, że już nie mogę przyjmować. Tak? Jest duża grupa, bo już prawie 60 osób, ale jedną, dwie osoby jeszcze mogę oczywiście przyjąć. Natomiast na ten pierwszy turnus trochę więcej osób. Ja jadę na ten pierwszy turnus, tak, jeżeli tak. Chcecie. Będzie mniejsza grupa. Potańczymy sobie wspólnie z Anią. To są piękne zajęcia, także zapraszamy. Piękny czas, bo jesteśmy nad morzem, to jest cudowny wyjazd, dlatego że jest przed wakacjami. Całe morze po prostu jest tylko dla naszej grupy, więc jest cudownie, jest wspaniale, cisza, spokój. Też cudowne jedzenie, no mam nadzieję, że zajęcia też wspaniałe. Natomiast płytę oczywiście można do mnie pisać, czy na Messengerze, u mnie chyba na Facebooku też jest mój telefon, więc też mi łatwo gdzieś tam ponamierzać tu Marka. Ale więc może Aniu, podaj kwota, tak, już mówię, płyta 50 zł, bo to są takie mini zajęcia o żywiołach i o tym, że kobieta jest żywiołowa, jak to się ma do naszego życia i tam jest 8 takich kawałków ekstra muzyki do tańca, natomiast łazy kosztują 1700 zł pokój dwuosobowy, oczywiście z łazienką, w tym mamy warsztaty i śniadania i obiady, kolacje wegetariańskie, czyli wszystko. Jedynie ktoś jak ma ochotę sobie na jakiś trzeci posiłek wyskoczyć, no to jak najbardziej. Zresztą u nas w hotelu również można sobie zamawiać, jeść, pić soki, coś co się chce. A pokój jednoosobowy 2300 zł. Dobrze, dziękuję. I może podaj swój telefon i e-mail, dlatego że nie wszyscy mają Facebook, bo dostałam informację z tego imprezy, którą organizuję, to puściłam mailem, bo coraz więcej ludzi wycofuje się z Facebooka. Więc proszę, podaj telefon. Dobrze, mój telefon 606-846-039, a maila mamy z Markiem wspólnego. Marek Taran z małych liter pisane razem @poczta.onet.pl. Dziękuję bardzo. Dziękuję Zosiu, dziękuję wszystkim za bycie z nami. I do usłyszenia. Do zobaczenia.
Jeszcze chciałam dodać, ponieważ tu Zygi pisał do mnie na WhatsAppie, więc prosił, żeby Ciebie pozdrowić. Więc dziękuję. Nie chciałam, również nie miałam przyjemności jeszcze go poznać, ale oczywiście gdzieś w różnych na YouTubie gdzieś widziałam, słuchałam. Także wszystkiego dobrego również dla Zygfryda. Dziękuję. Dziękuję, Aniu. I my do następnego razu, jak zwykle mamy o czym porozmawiać. I do zobaczenia. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję. Pozdrawiam. Dziękuję.